Cześć, witam Was w komentarzu do filmu, który zobaczyliście i znowu, tak jak ostatnimi razy, miałem, chociaż nie zawsze tak jest, miałem ochotę zwyczajnie zobaczyć, pobawić się nowym modelem w mojej kolekcji. To nie tylko, że do pudełka, że gdzieś tam do szafy, na półkę, tylko no tak, trzeba przynajmniej raz się przejechać, objechać, po prostu nacieszyć oczy nie tylko gdzieś tam obrazkami w internecie, ale i na własnej makiecie. No i tak też jest. Co tu dużo mówić? No nie ma co specjalnie opowiadać o modelach. Tyle razy bochuny były, znacie je wszyscy, często macie w domach te bochuny, czy kupione osobno, czy kupione w ramach zestawu startowego. O samym strażaku, o samym Fiacie też specjalnie nie ma dużo do powiedzenia, ponad to, co już wielokrotnie mówiłem. Model całkiem fajny, gdzieś w tym momencie już świadectwo historyczne tego, że z konstrukcji na konstrukcję firma Pico ulepszała te modele, że były coraz, co miały coraz więcej detali, były coraz ładniejsze i coraz to kolejny był pozbawiony różnych rzeczy, które wytykaliśmy, które krytykowaliśmy w poprzednich modelach. Co nie oznacza, że od razu wszystkie w pewnym momencie, to co skrytykowaliśmy, były idealne, bo nie było. W tym względem siódemek mamy poprawione reflektory, są dużo ładniejsze, ale jeszcze zostały stare trąbki, jeszcze są wycieraczki odlane razem z szybą, jeszcze jest brak lusterek i szereg innych tutaj uchybień względem obecnego standardu produkcji nowych konstrukcji modeli, nie generalnie produkcji modeli, bo te są często produkowane jeszcze ze starych form. Wszystkie firmy tak robią, tylko jeśli chodzi o konstrukcję. No i teraz tak, model był w wersji analogowej, nie miałem do niego dekodera, ale jednak jakoś sobie poradziłem. No cóż, na szybko trzeba było ten dekoder wyciągnąć z jakiejś pierwszej, lepszej lokomotywy, oczywiście takiej, która umożliwia bardzo szybkie dostanie się do środka, wyciągnięcie dekodera, i tak padło na nurka MTB, który otwiera się bardzo szybko i łatwo. Stąd model wyciągnąłem z nurka, założyłem do Fiata i pojechałem. Jeśli chodzi jeszcze o zestaw bochunu, w ogóle o sam pociąg, jest to, tak jak mówiłem w unboxingu tej lokomotywy, jedno, jedyne poprawne zestawienie tej lokomotywy, które zważając na realia historyczne, na okres, przebieg służby tej lokomotywy, jest to jedyne zestawienie, które jest poprawne, które możemy uruchomić na makiecie i powiedzieć: tak było, tak ta lokomotywa jeździła, takie prowadziła pociągi i proszę bardzo, oto tu macie je odtworzone w skali 1:87. I tak jest, oczywiście pominąwszy takie historie jak wygląd makiety, miejsca, no bo oczywiście trzeba by było jeszcze otworzyć fragment na makiecie, fragment tej okolicy, gdzie to jeździło i tak dalej, ale nie przesadzajmy, nie tylko o to w tym chodzi, chodzi zwyczajnie o zabawę. Jeśli ktoś chce super historycznie, to chyba w tym momencie będzie taniej zrobić to w programie komputerowym, albo skoro sztuczna inteligencja ma tak nami rządzić, to powiedzieć: kochana sztuczna inteligencjo, oto proszę bardzo, zbuduj mi filmik, w którym modele będą jeździć, odzwierciedlać to, co było w rzeczywistości. No ja się oczywiście nabijam, a kto wie, czy kiedyś nie będzie to możliwe, że tak będziemy tworzyć filmy na YouTube'a. I wcale nie jest to pozbawione jakiegoś sensu, ale żeby już pozostać w tym tonie groteskowym, to powiem tak, może do sztucznej inteligencji będziemy kiedyś chcieli powiedzieć: droga sztuczna inteligencjo, zbuduj mi makietę taką właśnie, żeby ten pociąg jeździł historycznie, co to tam było i tak dalej. I ona zbuduje. A żeby jeszcze bardziej groteskowo powiedzieć, no to może powiemy tak.
Drogi Ginie, oto jedno z moich trzech życzeń. To, co wtedy jechało, tamta stacja i tak dalej, szlak, ja życzę sobie na makiecie. No i tym samym przeszedłem może z jakichś realiów takich dosyć prawdopodobnych w bliższej lub dalszej przyszłości do całkowitych bajek. I pytanie, czy gdzie jest granica między jednym biegunem a drugim, czy jest ta granica, a może jej nie ma, to takie akurat dylematy pozostawiam Wam do zastanowienia jako ćwiczenie własnej wyobraźni, jako ćwiczenie dedukcji, jako intelektualną zagwozdkę, żebyście się mi tutaj nie mieli zagwozdki, dlaczego na makiecie coś pojechało tak, a nie inaczej, dlaczego pewne odległości nie są zachowane i w ogóle nie piszcie mi komentarzy na temat makiety, tylko może na temat takiej zagwozdki, jako zabawę. No dobra, to co? Pora podziękować Wam, więc dziękuję, zapraszam do oglądania innych filmów, żegnam się z Wami, cześć.